Witam serdecznie wszystkich z tej strony Arel. Kontynuujemy sobie drogę do sławy Alexa Huntera. Ostatnio rozpoczął się drugi rozdział, także sobie będziemy kontynuować. Zobaczymy sobie najpierw w personalizacji, co tutaj nam się zmieniło, co nam tu doszło ciekawego. A, prawa ręka, czyli jakiś tatuaż, to nas nie interesuje. Strój, buty. Takie adidasy, o matko, nie są za ładne, szczerze mówiąc, te adidasy. Te już są fajniejsze, ale zostaniemy przy jego eleganckich butkach. Zero miał te złote, bo teraz nie pamiętam, czy te srebrne? Nie. Ale tu są jeszcze jakieś złote. Nie, to były jednak te. Dobra, mniejsza z tym. To oczywiście w mediach społecznościowych o nas opowiadają. Dobra, dobra. Wiemy to wszystko. Nie ma co czekać. Jedziemy dalej. Z kolejnym meczykiem. To jakiś kawałek historii. Sobie obejrzymy. You still working on that thing? Big deadline tomorrow. You get some of this down, yeah. You'll have finished in no time. Michael. Have I got news for you, sunshine? To chyba jest powtórka z rozrywki. To było ostatnio. Grab yourself a coffee. Don't mind if I do. Well, what's going on? Big clubs know potential when they see it, and you showed plenty of that in the States. What are you talking about? Well, I've been having some very interesting chinwags with reps from some of Europe's top clubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, and I just got off the blow with a gent representing, wait for it, none other than Los Blancos. My to pominiemy, bo to było w ostatnim odcinku też, jeśli dobrze kojarzę. Tor przeszkód. Another day, another practice. Let's work on some ball control. Rozpocznij trening. Okej. Ojej, jej, chłopie. Dobra, zaliczyło mi to. No, okej, może być. Zawsze mogło być lepiej, ale nie ma co. Ups. Dobra, potrenowaliśmy. Okej. No i ładnie. Atrybuty do góry. Wszystko na A. I oczywiście jesteśmy w wyjściowej jedenastce. Tak, Alex imponował formą. Okay, so let's say Real Madrid do come in with a suitable offer before the August 31st transfer deadline. Alex, are you sure this is what you want?
If you stay here, we can continue your development, and then in a few years... But he's one of the hottest properties in the Premier League right now. If this is about your current contract, Michael and I have been discussing it. It's not all about the money. I suggest we see how this plays out. But if you're serious about moving on, Alex, you'll need to submit a transfer request. I understand. No, w końcu jakiś mecz z Crystal Palace gramy. Chyba powinniśmy wygrać, co? Another lie, I presume. Well? Nothing's been agreed yet. No? No. But you have already put in a transfer request. All right, starters to the tunnel, subs to the bench. Come on. It's all over the internet. The fans, they'll know. Congratulations, mon ami. Go on, lad. Oczywiście gramy jako Hunter. Dobra, zaczynamy, nie ma co czekać. Dzisiejszym meczem i od razu pytanie, czy Alex Hunter rzeczywiście przenosi się do Realu Madryt? Wszyscy Mesut Özil przedstawił klubowi swoją wolę odejścia i niebawem będzie się przenosił. Ja to rozumiem, trudno odmówić Realowi, ale czy to nie za wcześnie? Czy nie zatrzyma się w rozwoju? Czas pokaże. Niektórzy kibice głośno wyrażają swoje niezadowolenie. Spotkała go spora fala, jak to się teraz mówi, hejtu. Musi się od tego odciąć i skupić na grze. Na naszych ekranach ustawienie w dzisiejszym meczu drużyny Crystal Palace. Wyjdą na boisko nastawieni do defensywnie. Z piątką w obronie, czwórką w ale to strzelił. I samotnym napastnikiem z przodu. I musi on ściśle współpracować z wysuniętym pomocnikiem, pokazując się do podań prostopadłych i rozgrywając dwójkowe akcje, na przykład po oddaniu piłki dogranej przez szarżującego skrzydłem bocznego pomocnika. A teraz na naszych ekranach ustawienie Arsenalu. Trener zdecydował się postawić na system 5-2-3. Bardzo proszę cię o komentarz, Jacek. Środek pola w tym ustawieniu wygląda na mniej ważny, ale to pozory. Do akcji w tym sektorze boiska często podłączają się boczni obrońcy, wydatnie wzmacniając tym samym blok ofensywny, który zyskuje wtedy dużą siłę rażenia. Panczon. Ale mu kosę zostawił. Sędzia nakazuje kontynuację gry. No nie nazwał no tego dawajcie to. Pojedynkiem. Szaka. Co ty zrobiłeś? Ach, szkoda, strata. Nawet nie zakumałem za bardzo. Ja się patrzałem już na dół, gdzie on podaje, czy gdzie by miał podać, bo tam na dole schodził zawodnik. Szczerze to nie zauważyłem nawet, co on zrobił. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny, nie zapomniał o nim. Tylko tak, widziałem, że ta piłka podskoczyła. Zbliża się do pola karnego. MacArthur. No weźcie mu tą piłkę, no kurde, po co jest ta obrona, co ja mam wracać do obrony? Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Wróćmy na chwilę do Alexa Huntera i plotek o jego przejściu do Realu. Czy są prawdziwe? Czy on by tam sobie poradził? To obiecujący zawodnik, ale moim zdaniem jest za wcześnie na taki ruch. Jeśli posłucha rady swego dziadka, wybitnego piłkarza Jima Huntera, to chłonie i najpierw tu nauczy się rzemiosła. Może być wielką gwiazdą, ale jeszcze nie dziś.
No dzięki, fajnie mi podałeś, no super, pilnuj pozycji. No tak mi podał, że ta piłka odskoczyła za mocno. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Hector Bellerin. Sant Cazorla. No i leć, chłopie. Piłki jest niebezpiecznie. Ale stracił. Nie udało się tym razem uciec z piłką. Próbują rozegrać po skrzydle. Przy piłce Alex Hunter. Ale mnie wypchał. Nie może tego. Dobra okazja. No, zastąpił bramkarza. Nie dawali rywalom spokoju. Puść mnie, kurczę, no patrz jak stanął przed nim idiota. Przy piłce Alex Hunter. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Sako. Przechwyt, ale nie opanował. Hunter. Bożeż ty mój. Kapitalna interwencja. Co ja gram dzisiaj? Kanonierzy nadal szukają swojego pierwszego trafienia w tym meczu. Czy trzeba będzie czekać do drugiej połowy? Przy piłce Alex Hunter. Arsenal napiera na przeciwnika. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Dobra. Atak przerwany, piłka wybita. Coś się chociaż udało. Minęło. No i znowu stracił. Za długo czekam. Piłka posłana w pole karnej. Nic nikomu nie było. I to już będzie złe podanie pewnie. Wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Alexis Sanchez. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Nie dawali rywalom nawet chwili wytchnienia, aż ci musieli posłać piłkę poza linię boczną. No naciskaj tam na niego. Pressing. No zastanawia się, czy nie strzelać. Aj, faul. Nie, koniec pierwszej części, dobra. Pierwsza połowa się skończyła. No kurde, niby trochę przeważamy, ale jakby ogólnie słabo. Już czas na drugą połowę meczu na Selhurst Park. Zapraszamy. Panchon. James MacArthur. Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Dobrze nie przerwał gry teraz Arsenalu sędzia. A Jezus, zawsze nie wiem. Muszę się wpierniczyć na jakiegoś. Alex Hunter. Arsenal atakuje. Ej, no co to było? No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. MacArthur. Powiedz, co sądzisz o grze Alexisa Sancheza w tych pierwszych 45 minutach meczu? Remisowa pierwsza połowa, nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. No strzela! Ale piękny strzał. Interwencja bramkarza, co za obrona! Mógł być finezyjny, to może by to jakoś tak poleciało, kurde, rogalikiem. Ten gracz ma już żółtą kartkę na swoim koncie. Nie ma sensu ryzykować. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Rywal naciska. No nie. Dwóch dochodzą do niego i ten jeszcze siatę zakłada. Przywilej korzyści dla... Patrz. Co zrobi sędzia? Ale teraz przynajmniej odgwizdał dla nas. Zener zdecydował się na wymianę zawodnika. Instrukcje, zaimponuj trenerowi, graj zespołów, zarzuć dwie asysty, przełam impas, wygraj. No dobra, dobra. Dobra wymiana podań. Mesut Özil. Arsenal wyprowadza atak. Puść mnie, patrz co za grzyb jeden. Do przodu Sanchez. Aj. Santi Cazorla. Przy piłce Alex Hunter. No patrz, rozpierniczył mi system. MacArthur. Weekend.
Dobre zagranie, ponownie celne podanie. No na skrzydło trzeba było, co za... Right Huntera, może coś z tego być. Uderza! A Jezus, obok, ale piękne uderzenie. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Mesut Özil. Ale nie tak, głupio mi to podał. Naciskali na rywali, się opłaciło. Zmusili przeciwników do błędu. Przejęli piłkę. Arsenal idzie do przodu z piłką. Tak, idzie, idzie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Przy piłce Alex Hunter. Alex, jest okazja! Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. Arsenal będzie wykonywał rzut rożny. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Mesut Özil. Özil w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No, dobry odbiór po stracie piłki. Santi Cazorla. Kościelny. Arsenal napiera na przeciwnika. No, ojej. Z respektem podchodzą do rywali. Wyczekują cierpliwie ich ataku. No, kurde, dobre, patrz. Dalekie wybicie. Piłkarz, co za mędrz pewnie. Zaraz będzie zmiana. Hunter schodzi oczywiście. Wkurza mnie to, bo kurczę. Cały czas mi gada, coś tam próbuje coś zrobić, coś tam nie wyjdzie i potem coraz groźba zdjęcia z boiska. Laurent Kościelny, Santi Cazorla. No, będzie gol! Nie, nie strzelił i ten nie dobił. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły, takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boiskiem. Zahał. MacArthur, blisko pole karne. Ale rozmontowali fajnie, mieli szczęście tutaj. No i teraz wypuść. Koniec! Co za kurde sędzia ty. Przyjął piłkę zamiast tu wypuścić go w dół, to nie, to on kończy. Nie, to na pewno nie to. No co zrobić, no zremisowaliśmy, no niestety. Trochę go to wszystko rozkojarzyło i stąd gorszy występ. Ale on ma poukładane w głowie. Na pewno nagle nie zaczął gwiazdożyć. Spotkanie kończy się remisem, pomimo sporej różnicy w liczbie strzałów na bramkę. Bo nie wystarczy strzelać. Trzeba jeszcze to... No dobra, dobra. Dalej. Mamy tam jakiś jeden punkcik atrybutów, ale to sobie zostawię na potem, bo to słabo. Morning, love. Sleep much? Thanks. I really appreciate you coming over last night. I really needed the company. Of course. We're always here for you, lad. Aye, aye. Have you seen it yet? Seen what? And reports came in earlier today with images emerging this morning of Hunter wearing a Real Madrid shirt. This adds fuel to the fire. That is not what happened. Oh, don't worry. This kind of stuff's normal. It's all part of the transfer merry-go-round. Normal? Seems to me like things are getting out of control here. Still no official offer. All the big clubs take the transfers down to the wire. I'm meeting the guy tonight.
Should be done and dusted by the AM. Just keep the faith, yeah? Yeah, well, I hope you've got Alex's best interests at heart. Come on, Grandad. We're not here again, are we? Yeah. When has Michael ever let us down? To się jeszcze okaże. Do tej pory może go nie zawiódł, ale kto grał w demo, może wiedzieć, że może się wydarzyć coś nieoczekiwanego. All right, lads, time to work. Dobra, póki co jesteśmy w wyjściowej 11. To jest podstawy podań i gra w głupiego Jasia. Ajajajajaj. Elegancio. No nie wychodź z tego. Tak. O, gdzie ty to podajesz? Dobrze. Nie tam. Ładnie. O, no oczywiście nie tam. Tak, elegancko. To już? Aha, już prawie. I powtórzymy sobie to na szybko, że się uda lepszy wynik uzyskać. Oj. Oj, 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 oj. Dobra. 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 No, lepiej. O, jest, doskonale. Okej. O co nam chodziło? Gra w głupiego Jasia. Ojej, no co ty robisz? No czemu on nie podaje? Tak. Rozpykaliśmy go elegancko. Some hard work today, gentlemen. Lovely stuff. But one of you really. Tak, na treningach się wyróżnia, a podczas meczu zawsze jest krytykowany. Personalizacja. Co tam znowu nam dali? Wygląd. Znowu jakiś bezsensowny tatuaż. I strój. Kolejne buty. Dobra, mniejsza z tym. Nie, to jeszcze jakieś inne buty? Aha. A, mniejsza o to. Dobra. Arsenal z Leicester.
A przynajmniej fajne, klasyczne stroje dzisiaj mamy. You want to grab yourself a beer, lad? I'm on a bench. Gaffer don't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Jak siedzę na ławce, ja kurde, w podstawowej 11, nie kumam tego. Personally, I hope you stay, lad. Co za bezsens. Tam byłem niby w podstawowym składzie, a tutaj mi pokazuje nagle, że na ławce zaczynam. No dobra, niech tak będzie. Przegrywałem 1-0. Ach, strata. Groźne. I 2-0. Nie wiedzą, co się dzieje. To jest ich wina. Uczenie i gwizdy kibicą. Nie podoba się postawa Arsenalu. Czy zobaczymy na boisku Huntera? Atakują. Chcą ich zrobić. No i sytuacja Arsenalu jeszcze bardziej się komplikuje. I 3-0. Teraz mnie wpuści. Right, Hunter, it's time. Here's your chance to win them back, lad. This is still my club. It's only because they don't want to see you go, lad. Dobra, co tam nam daje? Zaimponuj trenerowi. O, 6-0 tylko. Strzelić bramkę muszę i spróbuj coś strzelić. Co najmniej z remisu. A co najmniej z remisu i oni przegrywają 3-0. Na pewno. Zawodnicy przychodzą i odchodzą, więc nie ma sensu trzymać nikogo na siłę. Zresztą z niewolnika nie ma pracownika. Hunter nie powinien zwracać na to uwagi i po prostu robić swoje. To on taki słaby. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Szaka. Arsenal atakuje. Hunter próbuje szczęścia. Ajajaj, ładny strzał, dobra. Strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Drinkwater. W ostatniej chwili przejęli. 15 minut drugiej połowy już za nami. Złości się jakieś problemy z komunikacją. Ajajaj, dawaj tę piłkę. Ale mi spadła ocena. Masakra. Jakieś jedno głupie podanie, czy coś od razu spadek. Gówno szczelę, nic nie zrobię i to będzie krytyka. Bo Hunter jest najgorszy na świecie. Ezil. Oczy całej piłkarskiej Anglii skupione są teraz na Aleksie Hunterze, który podobno ma przejść do Realu Madryt. Młody zawodnik najwyraźniej... No i do kogo ty to podajesz, bo chyba nie do mnie. Jak na razie jego kariera rozwija się błyskawicznie, ale wielu dziennikarzy zadaje pytanie, czy nie za wcześnie na taki transfer.
w obecnym klubie ma ogromne wsparcie i może tu spokojnie poczucie czasu, tak, no, ale wiesz, nie trzymasz pozycji. Z wyjazdem za granicę, z dala od rodziny i przyjaciół, co dla młodego chłopaka może być trudne, nie wspominając już o presji grania dla takiego klubu. Alexis Sanchez. Arsenal wyprowadza atak. Dobra, wróciłem na 6-0. Trener kanonierów dokonuje zmiany. Sami Cazorla. Ale no nie podawaj mi tak, jak ja wchodzę między dwóch gości. No kurde, i znowu momentalnie tracę. No. Mnie denerwuje ta gra czasami. Ja wiem, że ja tutaj powinienem sam wciskać przyciski, ale ty powinieneś też jakoś, kurde, komputerze czasami pomyśleć sam. Podaje z powrotem. Przy piłce Alex Hunter. Santi Cazorla. Ramsey. No co za podanie, no to ja nie miałem na to wpływu. Mark Albrighton. Iborra. Santi Cazorla. No ale do kogo ty to podałeś? Trochę dokładności, gościu. No z tego miejsca można strzelać. No dobry odbiór po stracie piłki. Santi Cazorla. Alexis Sanchez. Będą, dobra, szansę, mamy róg. Powiem, będą wykonywali rzut rożny. Będzie zmiana. No jak się, gdzie on to? Co za typ? Ty widzisz, nie grzmisz, człowieku. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Slimani. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ma pretensje, że musiał tak głęboko cofnąć się po piłkę. Arsenal idzie do przodu z piłką. Fuchs. Jest pressing ze strony rywali. Wymiana podań między dwójką graczy. No piłkę odebrał i stracił. Ładnie tutaj zastawia się od rywala. Ramsey. Ezil. Ezil posłał piłkę na dobieg. Nacho Monreal. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Santi Cazorla. Oddaje strzał. Jezu! Czemu to nie weszło, chociaż ten jeden? Drybluje w stronę bramki. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Alex Hunter. Ramsey. Hector Bellerin. Arsenal napiera na przeciwnika. Nie będzie matko. Bramki. Bramkarz łapie piłkę. Próbują, ale... nic z tego nie wychodzi. Cudownie teraz Vardy. Wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego... Ja cię pieprzę. Jeszcze im strzelili w 90 minucie. Czyli znowu ten syndrom tej 90 minuty. Często tak jest w tej grze. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale jakieś dziwne skrypty ma ta gra. No i przegrali, no ale przynajmniej te 6. Zero utrzymałem. Nie zdołał dzisiaj uratować swojej drużyny przed porażką. Piłka wyraźnie go dzisiaj nie słuchała. Ciekawe, jaki wpływ na jego grę miały ostatnie plotki transferowe. Piłkarze mogą zapewniać, że koncentrują się tylko na najbliższym spotkaniu i tak dalej. Ale jeśli do kogoś zgłasza się Real Madryt, to trudno uwierzyć, że zupełnie da się od tego odciąć. No niestety, dzisiaj ulegnie... Próbuj coś strzelić, pewnie co najmniej jedną bramkę, a nie co najmniej zremisuj, jak przegrywamy 3-0 i myślę, że ja 3 bramki strzelam, no chyba.
Zobaczymy, jak się tam poukłada to teraz wszystko. Alex, defeat aside, that must have been a pretty difficult match for you. You've asked for a transfer, the crowd was getting on your back. What was going through your mind when you came onto the pitch? I just really wanted to turn the game around and show the crowd how much this club means to me. I know some of them were booing me today, but our fans have always been amazing. I wanted to thank them by helping us to get something out of the game. Unfortunately, it just didn't happen. And will this be your last game for the club? We'll have to wait and see, but I'm being told it's looking likely. I just wish I was leaving under better circumstances, but that's football, I suppose. Thanks for your time, Alex. Cheers. Alex. Co tam dalej? Znowu jakaś personalizacja. Lewa strona szyi, tatuaż, lewa ręka, tatuaż. I strój, kolejne buty. Dobra. Podstawy rzutów wolnych, woleje, o. Sobie pokopiemy woleje. Ciekawe, czy teraz będę na ławce? Nie. Znowu nie będę w podstawowym, wyjściowej 11, a kurczę. Kółko plus L. O Jezus, jak to się tu kijowo wykonuje. No co, przecież tak mocno nie uderzyłem. Przynajmniej nie wpadło. Wal, chłopie. Jest, wpadło. No, elegancko. A spróbujmy nad murem. Ło, ale przeszło, kurczę, między głowami chyba. Spróbujmy tutaj, tak już mamy to. Ładnie, a dobra, już mniej więcej wykminiłem, ile energii trzeba. Trochę więcej niż pasek i przelatuje nad murem idealnie. Oczywiście jakby to był żywy mur, to by podskakiwał, ale spoko, spoko. Teraz strzały z woleja sobie potrenujemy. Ups. Ups. Oj, hunterek, nie trafiłeś. Ło, ale trzepnął. O, prosto w pałę. Dobra robota, nie, no powtórzymy sobie, chcemy wyższą ocenę. No.
przestrzelił. No tak nie może robić, bo to tracisz na tym. No znowu faceta. No co on robi? Ty, patrz. Ślepy czy jaki? No dobra, rzutem na taśmie się udało. No okej. Mamy to. Dobrze, jedziemy z kolejnym meczykiem. Zobaczymy, czy będziemy w wyjściowym składzie, czy nie. I tutaj jesteśmy w wyjściowym składzie, tak jak wcześniej. A nie wiedzieć czemu na meczu nie byliśmy w wyjściowym składzie, tylko nas postawił z boku i dał nas na ławę. Lecimy. And with just 15 hours to go until the transfer window slams shut, we are still awaiting word on whether Alex Hunter's sensational... All right, coming. There he is, Michael Taylor, super agent. What do I sign? You gotta come with me now. What? Wait, now! Move it! I knew I should have taken the back room. All right, Michael. You're starting to freak me out. What is going on? We've been had. The agent, the one I've been dealing with... No, he's a complete fraud. Oh. Move it! Wait. Are you saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete chancers. No. You know, the kind that manufactures deals between players and clubs. No, Real didn't know anything about it. Michael! Come on! Do you want to tell me where we're going now? Trying to save your career. Uratować twoją karierę, Alex. You have to understand how damaging this has been to the club. We had no reason to believe the offer wasn't genuine. I sympathize, but we can't escape the fact Alex asked to leave. I'm still 100% committed to this club. I'm afraid the manager begs to differ, Alex. We spoke earlier. He feels you should no longer be a part of the first team squad. Wants you training with the youth team from now on. This boy carried the club on his back last season. The manager's decision is final. Okay, don't sweat it, Alex. We've got other offers on the table, and we've got 12 hours to play with. So long as the teams making offers aren't in the Premier League or in a European competition, we'll be happy to speak to them. But we won't sell Alex to a rival. And turn down a fortune? This is now a seller's market, and we're under no pressure to do business unless it's right for us. No to niezłe buty. Yeah. Look, I'm sorry for calling at short notice, but I'll give you a call back, yeah? Right, okay. We got until midnight. Something will come up. The one who kept telling us everything was gonna be okay. He said all the right things, dropped all the right names. Because of you, my career is down the drain. Let alone any chance I had of being called up to the England squad. I made a mistake. Maybe I wanted it too much. You what? Look around you, Alex. How many superstars do you see on my books, eh? Back in the day, the phone was ringing off the hook, top players wanting to be represented by me. But now, you get old, the big deals, they dry up, you're yesterday's man. I think something started to go south with Gareth. I lost control, I needed to get it back. I need to matter again. After everything I've done? Didn't matter enough for you?
Nieładnie. My career just to get back to the big time. It's not like that. What's it like then? You gotta believe me. I just wanted the best. I'm sorry. Sorry. Sorry isn't gonna find me a new club, is it? Dad, you got some kind of sixth sense about calling me at the worst possible time. You still looking for a new club? What? Yeah. But it's too late now. Oh, it's never too late, Alex. Just give me 5 minutes, that's all I ask. Got someone here who'd like a word. How are you doing, Alex? Javier Gonzalez. I'm sure you remember Sardes. We hear you're looking for a new club. As it happens, we've had bad luck with some injuries, and we're looking to bring another striker on board to help us push for an MLS playoff place. Now, I don't know about you, son, but to me, this sounds like one heck of an opportunity. If you're interested, we can make it happen, but we're gonna need an answer now. Alex, this could be good for you. You could set MLS alight. Yeah, he's not wrong. Harold? Would you be okay to work with me if Alex says yes? Whatever Alex needs. I don't know. It's all happening too fast. It's a chance for a new beginning, son. So, Alex, what's it going to be? Training with the kids? Or coming to the LA Galaxy and reminding the world just how good you can be? Powrót do gry, strzel bramkę. Nie udało się. 9 265 000. Prawie. Kontynuuj drogę do sławy. To będzie rozdział trzeci. Dobra, nie ma co czekać. Galaxy TV. LA Galaxy. Witam Alexa Huntera w nowym klubie. For them to go out and get a young player like Alex Hunter, it sends a message to MLS. We ain't done this season. I mean, the kid is elite. Straight up world-class talent. For me to see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my offseason, and I get the joy and watch him go out there and do his thing. You have guys in the league that are very important for this league. Jovinko, Dos Santos, Zardes. But now you have Alex Hunter coming in. No i fajnie. Yeah. You're Alex Hunter. How did you get past security?
Oh, you know, friends in high places. We'll just see what's holding Alex up. Uh-oh. What are you doing here? Just blagging at that. Come on, get out of here. You alright? You're more nervous than me. Yeah, fine. Come on, it's showtime. No, pokaż im, Alex, na co cię stać. Alexander? Thierry. How is it going? Thierry Henry. Nah, no way. What are you doing here? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. Yeah, I mean, that would be wicked. Cheers. Yeah. MLS. Enjoyed my time with the Red Bulls. Different game, though. Yeah? Have fun. I will. See you tonight. It's impressive. Listen, Alex. I just wanted to say that I'm glad you're Thanks here. Thanks for making this happen. You know, someone had to step in after Michael messed up. Still can't believe you didn't sack him. Everyone deserves a second chance. You're on, son. Give him the works. Wyjście, kurczę, jak jakiś Ronaldo. Wynikają, bo był naprawdę jakimś najlepszym zawodnikiem na świecie. No nie róbcie mi tego. Boom. Boom. Oops. Znowu nie trafię w scenę. Ajajaj, za nisko trochę. Prawie w tabliczkę. Jest elegancko. Jest. No, prawie. Ale nie ma źle. Impreza u Thierry'ego. Hey, Alex. Yo. Glad you came. Man, thanks for having me. You all right? Need anything? Nah, man, I'm all good. Just, like, checking out the scene.
Yeah. It's pretty wild. It's Hollywood. It's hard to do it out here. Come on, got some friends I want you to meet. Wicked. Hey, man. Welcome to LA. Welcome in LA. Jakieś dziwne, przerywane te filmiki. Personalizacja, coś nam się tutaj... Jakieś nowe buciki. Adidas Nemesis 17+. Spoko. Okej, okay. Dzisiaj sobie na tym skończymy. Będziemy kontynuować w następnym odcinku. Zagramy sobie pierwszy meczyk też w Los Angeles Galaxy i zobaczymy, jak ta kariera będzie wyglądała dalej. Jeszcze ewentualnie możemy sobie zobaczyć, jak tam wygląda tabela. A, tylko tutaj jest tak, aha, bo tam są te konferencje. I w konferencji zachodniej Los Angeles Galaxy jest na 7 miejscu z 11, także trzeba będzie im pomóc. Mają mało punkcików trochę. Także zobaczymy, jak to będzie w kolejnym odcinku. Będziemy grali. Także zapraszam do oglądania kolejnego odcinka i debiutu Alexa Huntera w Los Angeles Galaxy. Także do usłyszenia. Cześć.